My will is strong. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, kłania się wam Vanrod. Dzisiaj bez zaskoczeń ze mną jest Felipe. No cóż, hipotetyczny finał... klasyk. Zawsze coś tak jest, przepraszam. Już naprawiamy. Cześć jeszcze raz, Felipe. Teraz już myślę, że ciebie bardzo ładnie słychać. Chcesz coś powiedzieć? Dobry wieczór. W sumie to mogę powtórzyć. Że tak jak na poprzednim streamie mówiliśmy, że był to hipotetyczny finał w przypadku nieistnienia drużyny Relfyryfyry, tak dzisiaj nie ma już miejsca na takie scenariusze. Relfyryfyry, Wisła Piasku, Nisza versus Papież. Nie musimy dodawać nic więcej. No cóż, obie drużyny widzieliśmy, zmierzyły się choć w best of 1 w fazie grupowej. Teraz natomiast finał upper bracketu, przegrany spada do finału lower bracketu, będzie mógł wywalczyć jeszcze ponowną szansę na rewanż. I moje pytanie brzmi, czy masz jakichś faworytów? Czy tutaj myślisz, że któraś z drużyn ma większą szansę na wygraną lub mniejszą? Na papierze jest to Relfyryfyry, ale mam nadzieję, że Wisła będzie podrażniona tym ostatnim spotkaniem, które było raczej jednostronne i mam nadzieję, że obudzi się w nich ambicja, żeby wyciągnąć tutaj jak najlepszy performance i najlepiej byłoby dla nas, żeby trwało to 3 gry. No, ja z takich jeszcze informacji, które dowiedziałem się zakulisowo dzisiaj od papieża właśnie, on się mocno szykował na tego mida i ma nadzieję, no mówił, że tym razem będzie większy opór i że ten mid będzie dużo bardziej wyrównany, przynajmniej taką ma nadzieję, więc jestem ciekaw, co zobaczymy. No dobra, ale najpierw przedstawmy może drużyny. Pewnie dobrze je znacie, ale mimo wszystko warto jeszcze raz przypomnieć. Wisła Piasku w składzie Jacob, Dasem, Papież, Boski oraz Son Goaz mierzą się z Relfyryfyry w składzie Molek, Spolik, Nisza, Ekki oraz Spociuch. I gra już rozpoczęła się, więc przechodzimy do draftu. Mamy już ileś, nawet sporo tych banów wybranych. Pierwsze piki. No i co? Pierwsze piki dla Wisły. Pierwszym pikiem jest Tiny. Widzieliśmy, bardzo lubią zarówno z korowej roli z mida, jak i z supporta. RFF wybrali Hoodwinka. Teraz drugi pik Zeusa. Bardzo ciekawa sprawa. Postaci, której praktycznie nie widzieliśmy na tym turnieju. Ciekawe. Pierwsze piki też bardzo charakterystyczne, bo według statystyk Tiny i Hoodwink w tym turnieju miałem najwięcej pików. 9 dla Tiny'ego przed tym meczem i 8 dla Hoodwinka, więc tutaj zdecydowali się na te najpopularniejsze postaci na ten mecz. No, ale ten Zeus to już ciekawa sprawa. No, Zeus to akurat w drugą stronę. No nie widzieliśmy piki. Chyba w tym. Zgaduję, że teraz sprawdzasz właśnie, ale chyba nie widzieliśmy Zeusa w tym turnieju. Tak. Nie, Zeus ani razu się pojawił, tylko w banach, ale nie był ani razu pikowany. Ciekawe. Wisła Piasku w odpowiedzi Oracle. Bardzo fajna odpowiedź. Jego W jest absolutnie złamane pod względem negacji obrażeń magicznych. Już od dłuższego czasu bez żadnych downside'ów. Kiedyś to disarmowało sojuszników, teraz disarmuje jedynie wrogów, jeżeli na nich jest kastowane. Oraz Mars. No, to dosyć taki... jak to... Ciekło mi słowo, ale taki no pik stabilny, może. No, powiedziałbym nawet z tego trochę Wisła słynie, bo zarówno i Papież gra to na mida i widzieliśmy nie Kubanosa. Na Jacobie. Jacobie, no właśnie. Tak. Cały czas miałem z tyłu głowy offlanera KRS-u i wczorajsze spotkanie. No właśnie, Jacoba widzieliśmy na Marsie, też świetny performance. No cóż, przechodząc przez bany, pierwsze 3 bany dla Wisły to był Disruptor, Batrider oraz Crystal Maiden. Bany supportów, bany respekt w kierunku tutaj Moleksa. Ciekawa sprawa. Z drugiej strony pierwsze 3 bany po stronie RFF-u. Abaddon, Winter Wyvern oraz Dazzle. Przynajmniej jeszcze 4 ban Ricky. Ricky dosyć ciekawy. No i 5 banem był Tekis, też ciekawy ban. No, RFF bardzo ciekawym ogólnie draftem jeszcze. Windranger, Tusk, 3 i 4 pick natychmiastowo wybrane.
Okej. Okay. Myślę, że te Wind Ranger teraz pozwalają gdzieś wskoczyć na backline, żeby wyeliminować szybko Orakla, który na pewno będzie tutaj ostoją defensywną w tych teamfightach i może od tego chcą rozpocząć możliwe rozbijanie tych walk. No Tusk też będzie potencjalnie oferował ten skok, jeżeli na przykład mielibyśmy Blinka z Scepterem albo jakąś inną formę wykończenia. No ciekawe. Natomiast pytanie brzmi, czym by była WR w takim wypadku? Czym byłby Zeus? Mamy dużo tutaj postaci, które... Znaczy Tusk na przykład byłby pozycją 4, a Hoodwink 5. Czy to w takim razie Zeus byłby midem na przykład, a WR 3? Może WR midem, Zeus 4, wtedy Tusk 3. Strasznie dużo niepewności w tym drafcie RFF-u. No Wisła też ma troszeczkę tutaj, powiedzmy, miejsca do przemieszczenia się, choć zgaduję, że Kunka akurat będzie w rękach papieża, Mars będzie w rękach Jacoba, no i Oracle wraz z Tajnym supporty. By oznaczało... Ale też mógłby zamieniać. Na koniec. Ale tam wcześniej ktoś na czacie wspominał, że papież dzisiaj z Kunką miał dużo wspólnego, więc też myślę, że w tamtą stronę możemy się kierować. Ciekawe. Ciekawe. Oj, tam widzę, że ta sama osoba też napisała coś nieprzychylnego dla niszy. Może nawet lekko. Okej. Okay. Rammstein, dziękujemy za wkład. Ultrasi są bardzo ważni na trybunach. Oczywiście. Żyleta jest najgłośniejsza. Oczywiście, no. Pamiętajcie, może jesteśmy z lekkim opóźnieniem, ale jednak wasze wsparcie, to, że zawodnicy mogą może między grami wpadać na Twitcha, oglądać ten czat i widzieć, że im kibicujecie, może im pomóc. Więc nie zachęcamy do kibicowania. Z pewnych niezależnych źródeł też wiem, że zawodnik Papież stworzył specjalną playlistę na tę grę, więc może tam właśnie motywacja mentalna odgrywa dużą rolę. Jestem ciekawy. Zawsze w tego typu grach interesuje mnie, jakie są komsy, jak zawodnicy się komunikują, co próbują osiągnąć, jak to wygląda ogólnie z ich backstage'a. Jestem ciekawy, czy któryś z zawodników może streamuje, albo nagrywa. Może kiedyś się dorobimy wojskomów. To byłoby piękne. Mam nadzieję, że nie pogrzebię to całej sceny przy okazji. To byłoby piękne. To trzeba byłoby bardzo uważać z tymi wojskomami, myślę, ale mogłoby tak, to... dodać trochę kontentu. No dobra, wracając do samego draftu, ostatnie dwa bany po stronie RFF-u to jest Morphling oraz Naga Siren. Zrozumiałe, Wisła definitywnie oczekuje na wybór pozycji 1. Z drugiej strony dwa ostatnie bany Wisły to Huskar oraz Luna. No i trudno powiedzieć, czego oczekuje RFF, więc nic dziwnego. Mogą oczekiwać mida, mogą oczekiwać pozycji 1. Jest dużo miejsca, ta WR może być 1, może być 2, może być nawet 3. Może być nawet 4, może być nawet 5. Zeus też tutaj może mieć zarówno korowe, jak i supportowe role. Tusk też zawsze jest tym potencjalnie. Może być nawet midem, nawet offlane'em. No tutaj RFF dużo trudniejszy do odczytania z tym draftem, więc nie dziwię się, że mieli problemy trochę odczytać, co tutaj się będzie działo. No i faktycznie bardzo, bardzo flexowy jest ten draft. Sam ciężko... Sam mam problemy wymyśleć, jak to będzie ustawione, a tymczasem last pick i to jest Faceless Void. Ciekawe. Mamy tutaj... Polik trochę tutaj troluje, twierdząc, że gra już się skończyła. Ja wiem, że Wisła jest silna, ale że aż tak? Kurde. Myślę, tutaj jakiś cień jest rzucany chyba na niszę. Panie. I... Wow, non-druid. To jest ciekawe. Okej. Okay. Nisza Zeus! Będziemy mieć Zeusa z mida! O, jestem ciekawy. I Exotic Drilon Druid. Jestem ciekawy, czy to będzie right-clickowy, czy to będzie hybrydowy, czy stricte spellowy. Exotic Drilon Druid. Londruid pozycja 1. Zeus pozycja 2. I kto tutaj był offlane'em? Mist? Windranger pozycja 3. I Ekim Molex na supportach. 4 i 5, jeżeli dobrze kojarzę. No cóż, z drugiej strony Jacob Mars pozycja 3, Son Goas Tiny pozycja 4, Papież Kunka pozycja 2, Dasem Faceless Void pozycja 1, Boski Oracle pozycja 5. No wśród Wisły bez większych zaskoczeń, no tutaj z RFF-em nie byliśmy pewni. No i ciekawy draft, ciekawy. Ciekawy draft, myślę, że tutaj spora odpowiedzialność będzie spoczywała na Dirze. Bo Londruid to jest jedna z tych postaci, która jest w stanie solo zaorać grę moim zdaniem. Więc zobaczymy, jak ta jego
rozgrywka na czteronożnym niedźwiedziu i na dwunożnym chłopie się potoczy, a w międzyczasie będziemy też patrzeć pewnie na aktywną grę papieża, bo będzie musiał, podejrzewam, dużo nadrabiać. No myślę, że zmagania na midzie będą jednym z ciekawszych na pewno punktów w początkowej grze. No trzeba będzie myślę, patrzeć, że tutaj to... będzie bardzo, bardzo dużo fanów teraz oczekuje na zobaczenie performance'u obu zawodników, więc z pewnością będziemy tam przesiadywać dłuższą chwilę. No cóż, obie drużyny zasmołkowane, obie drużyny zmierzają i wychodzą już ze swojej bazy. No i cóż, jak na razie Las Hity Denaje bardzo dobra. Nie no, jeszcze chwilę musimy tutaj poczekać, zanim cokolwiek się zmieni na tej tabeli. No cóż. Co tutaj się dzieje? Dużo tipów, dużo jakiegoś banteru na start. Wisła bardzo, bardzo tutaj trzyma się skrupulatnie razem. Z drugiej strony mamy dwa wardy już po stronie RFF-u. I troszeczkę luźniej oczekują może, no, że ktoś podejdzie, może kogoś wyłapią. Ciekawe. Już to chyba bardzo, bardzo spokojna, kulturalna rozgrywka na tych runach. Mamy tutaj coś rysowane na mapce. Kto to rysuje? To chyba akurat jest Molex na Hoodwinku. Ktoś zgaduje, że wrogowie przeszli na Highgrounda do ich tutaj obserwera. Sporo sztuki abstrakcyjnej dzieje się na mapie, ale ruchy nie są wykonywane zbyt dynamicznie. Chociaż zawodnicy RFF-u widoczni? Niewidoczni jeszcze. Zobaczymy. Wchodzi Wisła. Będzie tutaj walka na Ekki bardzo głęboko, ale Dasem też mocno obity. Boski bardzo low. Boski zginie jako pierwszy. First blood dla Ekiego. Ekki low. Ekki wreszcie umrze. Ale to jest first blood dla RFF-u. No i runy chyba będą. Kto tutaj podniósł tą runę? Tą runę podniósł Dasem, więc runy będą najpewniej porówno. Zobaczmy jeszcze na górze. Exotic Deer wziął jedną i tutaj jeszcze pewnie będzie wzięta. Chyba dwie nawet wziął. No cóż, dwie runy, jeden za jeden, ale first blood po stronie RFF-u. Jednak tak team na pierwszym poziomie potrafi strasznie stworzyć bardzo dużą przewagę i tutaj było widać, że te obrażenia Relfyryfyry no zdecydowanie większe to jest. No, pomimo tego, że Ekki pierwszy był inicjowany i dostał tam kilka uderzeń zanim RFF odpowiedziało ogniem, to jednak no przeżył dłużej. No cóż, na midzie 4 last hity jak na razie, jeden tylko last hit stracony przez tego gracza Kunki. 5, kurde, ale ładnie klika. 6. Zobaczymy. To jest chyba ta playlista właśnie. To jest chyba rzeczywiście ta playlista, jak na razie obaj zawodnicy. 7, czyli 7 na 8, zobaczymy czy Nisza tej coś straci. Choć to będzie mało prawdopodobne. Zobaczmy. Kłopoty boskiego, ale bez problemu przeżył. Oj, nie trafił. Papież tutaj przechwytywany przewagą jednego last hita. Zobaczmy sobie tutaj na dole. Coś wspominałeś o boskim, ale chyba wydaje się być bezpieczny. I też na górnej linii. Oj, kłopoty są Glasa. Oj, nie zobaczyliśmy. Ej, zobaczyliśmy dokładnie, co tutaj się wydarzyło, ale Jacob też jest w tarapatach. Jacob ma włócznie, ale nie ma many. Użył także W. Musi uważać. Molex ma szansę go zabić. Kilka sekund dosłownie do cooldownów. Acorn, zobaczymy czy skomituje. Nie, jednak wycofuje się. Son Goaz już się przeteleportował. Przyniósł salwę Jacobowi, więc chwilowo. Oj, nietrafiony orzeszek. To było bliskie. Ta salwa mogła zostać przerwana. Molex pisze, aha, na czacie, nie dziwimy się. Wracamy na środek. Chciałem powiedzieć, wracamy na środek. Na dole Boski umiera. To chyba była inicjacja na Ekkiego. Ekki dosyć low. Oj, umiera Jacob w międzyczasie. Dużo się dzieje na tej mapie. Na bocie jest też. Sporo, ta górna linia jest zwykle nieprzyjemna, agresywna gra Hoodwinka i ruty Exotic Gira, które wynikają przede wszystkim z wysokiego skilla, już a na trzecim poziomie, wow, 14 last hitów, 4 denaje. No ten top definitywnie idzie po stronie RFF-u. To nie wygląda zbyt dobrze. Przejdziemy na mida. Za dużo się dzieje, nie możemy za długo tutaj siedzieć. Na midzie 13 last hitów. Obaj panowie bardzo równo. Och, teraz ładnie. Nietrafiony baner. Piękne zagranie E na niszy. No cóż, to jest zamieszki na dolnej linii. Oj, zobaczymy. Ekki inicjuje na Boskiego. Dasem wraz z Mystem. Obaj są low. Oba kory nie, do końca nie podchodzą, ale Boski teraz zamknięty w szardach. Jeszcze dwa uderzenia dosłownie. Mamy sticka, ale za krótko.
za mało, znaczy się, i teraz Dasem też w tarapatach, stun w szakla i obaj zawodnicy zginą, ładnie rozegrane przez zawodników RFF-u. A po tych pingach było widać, że mają problemy z fokusem. Tam chciał na chwilę Dasem odbić WR, potem wrócił do Taska i nic z tego kompletnie nie wyszło. No, na górze to też nie wygląda za dobrze. Jacob dopiero z trzecim poziomem. Exotic Deer na Londruidzie, czwarty, przewaga całego poziomu. Wow. Zobaczmy, czy ostatnia ostoja, nadzieja Wisły na ten znośny early game, papież. Jak na razie nie najgorzej, bardzo wyrównane last hity, bardzo zbliżone denaje. No, jak na razie ten mid chyba najbardziej wyrównany. No, zobaczymy, na jakie rotacje będzie mógł sobie pozwolić, ale też jednak prezencja globalna Zeusa przy szóstym poziomie może sprawić sporo kłopotów. Bot lane, Dasem kłopoty? Oj, aj, Dasem... nietrafione szardy. Było blisko, widać, że miał time walka na cooldownie, więc to mogło się zakończyć dużo gorzej. Zobaczmy na górę, coś tutaj się dzieje. Jak na razie nic wielkiego, teraz może być throw, spira, mamy nietrafiony Molex. Troszeczkę tam się wyślizgnął z tego, Jacob troszkę timingowo nie trafił, a to byłby spear do wieży, no i śmierć wiewiórki. Coś tutaj nie wyszło. Dał low HP Songoas u góry. Oj, teraz inicjacja, Songoas stunowany, orzeszek dobity przez niedźwiedzia i teraz Jacob będzie musiał się wycofać. Bardzo mało many, niski poziom, no ten top słabo idzie dla zawodników Wisły. Idzie słabo, 3/4 levela na Marsie. Ona na dolnej ścieżce też raczej widzimy, że RFF sobie lepiej radzi. Teraz Ekki z rotacją na mida, papież musi uważać. Papież dosyć low, Nisza także zdodżuje stuna i teraz kontrinicjacja po stronie supportów. RFF zabiją midlanera. Songoas też w tarapatach, próbował pomóc, ale teraz sam został zamknięty. Shardy się skończyły, Ekki dajwuje T1. Chyba wycofają się, chociaż jeden klik, Nisza zabija także jednocześnie Dasema na porcie! To jest triple kill sumarycznie dla tego zawodnika. Nie. Jeszcze Boski zostanie wyczyszczony przez Mysta. Ja nie mam pojęcia, czy był świadomy, ale ten ult zdobył mu bardzo dużo. Wow. Wow, to... No Wisła trochę zagubieni w tej grze. RFF od początku. No, o krok przed po prostu. Oj, teraz znowu Dasem na dolnej linii. A, zabity. Jest 1-12. 4000 przewagi w 6 minucie, nie wygląda to najlepiej. Zobaczmy na Netwarfy. No i tutaj bez zaskoczenia wszystkie trzy kory RFF-u mocno przed kimkolwiek innym w tym zestawieniu. Nic dziwnego. Uff. Można na chwilę odetchnąć od tego wszystkiego, ale jaki jest plan w tej chwili Wisły? Nie wiem, no to jest dobre pytanie. Trochę trudno im cokolwiek robić, jeszcze nie ma tutaj umiejętności ostatecznej na nikim poza Kunce. Z drugiej strony... Ale zobaczmy, teraz FF. Ekki na midzie. Ekki inicjowany, chyba chciał tutaj zrobić rotację. Ładny dodge Exmarka, ale trafione kulkunki, teraz leci łódka, już bez Exmarka, nietrafiona, Ekki, stąd Goa dołączył, zestunował go i zabił. Teraz throw papieża w niszę, papież bardzo ładne bady bloki, dołącza Dasem, Nisza w tarapatach, nie ma kto do niego dołączyć. Nisza chyba z tego nie wyjdzie cało, no i to jest dobra rotacja po stronie Wisły. Teraz złapali przeciwników z zaskoczenia, bardzo fajne dwa zabójstwa. Papież jednocześnie Molex w starpatach, Jacob, zespirował go Jacob ze spelami na cooldownie, Molex wytelportuje się na niskim HP. Loot first hit, Jacob nie może być pocieszony z tego powodu, ale chyba ucieknie, choć Deer dalej jeszcze go chase'uje. A cóż, ale udało te dwa się zabójstwa... wcześniej odegrać papieżowi w końcu, można by rzec. No widać, definitywnie. No i papież... bardzo się zbliżył do reszty korów RFF-u Netwarfem. Nie odstaje tak bardzo z tyłu. No i na nim definitywnie będzie spoczywała ta próba odzyskania inicjatywy. Boski na dole, inicjowany Boski bez szans. Team tak na trzecim poziomie widać było, że spłynął po prostu. Ach. Ale ten snowball z szaklem to jest bardzo, bardzo mocne przytrzymanie w pierwszych fazach gry. No Dasem czwarty network od dołu.
tragicznie sobie radzi. Najbiedniejszy core w tej grze. No, mid lane. Papież zostanie zabity, tej znowu musiała być jakaś... Nie możemy popatrzeć chwilę na jedną linię, bo tutaj cały czas jest pełno akcji. Mieliśmy teleportację tutaj późno. Snowball, throw, Ekki... Jednak nie ma Tosa, zabrakło troszeczkę zasięgu. Teraz Son Goas defensywnie odrzuci Ekkiego. Raczej Son Goas teraz jest w tarapatach. Ekki ma jeszcze za chwilę szardy. Oj, nie trafił! Bardzo niefortunny cast. Son Goas zawdzięcza swoje życie temu nietrafieniu. Ekki już odczatuje, nie gra tą postacią. Też dalej Ekki został gdzieś w okolicy mida. Dalej pozostał, dalej czekają na tego snajpera. Jestem ciekaw, tutaj także jest Molex. Nisza raczej sobie tutaj farmi, może dołączy zaraz, bierze runę bounty. I może tutaj znowu będzie jakaś inicjacja na tą kunkę. Nisza sprawdzi wizję, jest już świadom, że tutaj jest wizja, spingował. Zdąży zdewardzić, oj, skończyło się W. Niemniej jednak... No, te jeden na górze stracone Exotic Deer, cały ten czas praktycznie niekontestowany. Farmi sobie bez żadnych trudności. Ósmy poziom, czy to jest... Wow. Mamy czterech zawodników na ósmym poziomie, to jest całkiem imponujące. Mist w międzyczasie zabija Dasema. Tutaj musiał być głęboki dive z Focus Fire'em. Dasem, no niestety, jest tak do tyłu. Jeszcze nawet nie ma ulta, że nie ma co z tym zrobić. Boski inicjowany. Podrzucony, Boski dodżuje sporo damage'a swoim wole. Sharpshooter dobije go i teraz Son Goas próbuje reinicjować ładny tos do areny. Jacob zabije Molexa. Ekki także low, nie ma chwilowo jak uciec. Ale może będą obracać, team tak odpalony, zaraz będzie Worldless Punch. Son Goas bardzo low, Son Goas zginie, Ekki dalej się trzyma. Dasem jeszcze bez chrono, goni niszę razem z papieżem. Ekki dalej jeszcze kupuje chwilę czasu, Zeus eksmarkowany do łódki. Nisza bardzo low, Nisza na czterech, Nisza zginie. Teraz trzech zawodników za jednego. Za dwóch, jest, przepraszam. Jest, no to jest poziom, dobra ale... wymiana dla zawodników Wisły. Choć trzeba pamiętać, że Deer cały czas tam farmi za darmo na topie. Teraz wow, ten bushwhack. Molex ładnie łapie dwóch. Papież bardzo low. Chrono Dasema właśnie wbił szósty poziom. Mist bardzo low. Ale Dasem bez damage'a, Mist eksmarkowany, Mist zginie, Molex też mocno slowowany, time dilation. Duża kina dla Wisły teraz. Zabity, bardzo ładna rotacja. Wisła nagle coś tutaj odpowiada w tej grze. Wisła nacisnęła kilka przycisków i całkiem dobra walka sumarycznie dla nich. Ciekawe. Ekki znowu. Ekki znowu inicjuje. Pytanie brzmi, kto jest w tarapatach, są Goas, jest w tarapatach, są Goas znukowany, Boski także złapany, Exotic Deer wziął wieżę na T1 na midzie i dołączył do swoich teammateów. Papież chyba sobie próbował farmić, ale jest bardzo low, musi uciekać. Ciekawe, czy Deer będzie tutaj próbował gonić papieża po T3, mamy dive, jest 11 minuta, snowball, papież prekastowany, stun, łódka, Ekki. Za mało damage'a, Ekki zostanie zabity, jeszcze niedźwiedź będzie eksmarkowany z powrotem, ale przeteleportowany, nie udało się zchainować tutaj stunów. To było... Pokarany Ekki, ale to... Wow, naprawdę wow. RFF... 12 minuta, dive pod fontannę właściwie. RFF się tutaj poczuwa. Wow, no cóż, teraz mamy inicjację, Jacob łapie Exotic Deera, on jeszcze nie ma ulta, ale trochę brakło follow-upu, teraz ładny fear na trzech, chociaż wchodzi Dasem, nie ma jeszcze chrono, ale Deer zostanie zabity, teraz X-Mark na niszy, Nisza nawet nie zdążył podnieść tej Arcane Runy, Dasem ładnie zabiera Arcane Runę, Dasem trochę zbudowany, musi uważać, ale ładny stun na dwóch, Son Goasa, zginął Molex, zginął także Boski na plecach, ale oj, został tylko papież, jednak... To zawodnicy RFF-u od tyłu tutaj skonektowali i wyczyścili cały team Wisły, a wyglądało to przez chwilę naprawdę niebezpiecznie dla RFF-u. To jednak bardzo duży potencjał nukowy w tych pierwszych minutach, no może już nie w pierwszych, ale w tych wczesnych minutach dla Relfyryfyry. Zmaksowany tag team, zmaksowany Arc Lightning na Zeusie, więc mają spory potencjał do tych wczesnych potyczek. Zeus, widzimy filaktery w Eula, czyli tutaj definitywnie, przynajmniej chwilowo nie będzie szedł w kierunku raid clicku, nawet za zakolejkowana Kaja, to znaczy chce spokojnie spellcastować. Zobaczmy sobie tag team na Tusku, to co mówiłeś. Ósmy poziom, prawie dziewiąty, mamy wymaksowane tag team, teraz maksuje Snowballa.
bez większych zaskoczeń, Myst ze skończonym Maelstromem i zmierza w kierunku Gleipnira. To będzie no, kolejny catch na przykład Dasema, który no, nie będzie mógł użyć Time Walka. Teraz Smoke, Song złamany, Dasem nie widział. Ładny stun, troszkę skolejkowany teraz Songball, ale to bez znaczenia. No niestety Dasem zginie za szybko. Boski! Nie boi się z pleców. Jacob z Songoasem łapią Mysta, spirują, cały czas dodżuje damage. Oj, nie ma TP cancela! Oj, zawodnicy Wisły za szybko wypykali się do swoich speli. Teraz kontrinicjacze. Boski zginie. Nisza skonektuje z Moleksem i teraz to zawodnicy Wisły muszą uciekać. To bez zabójstwa Songoas nie trafia stunem. Moleks ładnie sidestepował. Acorn Shot daje wizję na Songoasa. Nisza bez litości biegnie dalej. Ten mały kamień zostanie szybko zabity. Nie ma. Próbował denajować się jeszcze neutralami, ale nie wyszło. Ekki w międzyczasie szedł na mida. Tutaj znowu Dasem musi uważać. Wycofał się. Dobra, jest. Jest chwilowo bezpieczny. Teraz zawodnicy RFF-u, zobaczmy, czy mają tutaj wizję. Nie mieli wizji, wchodzą po prostu tak na high granda. Kroną w dwóch, ale trochę brakuje. Ładny snowball save na Zeusie. I teraz reinicjacja, chociaż Mist bardzo low, Nisza także. Z drugiej strony Jacob pultowany, Jacob low. Ekki tutaj na rzece. Ekki tutaj troszeczkę zatrzymał Wisłę. Ekki zapłaci za to życiem, zginął także Dasem. Papież próbuje cały czas złapać Niszę, nie trafił stunem. Papież, ach, zabity, złapany shackleshotem, dobity przez Dira i teraz RFF obracają. Ładny powershot, slowuje dwóch. Dir na chwilę przetrzymany i z drugiej strony Bushmak trafiony na Songoasa. Songoas chyba zostanie pozostawiony, Boski zostanie zabity, to jest 3-1. No przez chwilę wyglądało to znowu niebezpiecznie, ale zawodnicy RFF-u dobrze wiedzieli, co robi. Poluje na Mysta. Wow. W tym czasie... Myst bezpieczny. Myst wycofał się, mamy tipa. Jacob idzie pierwszy item Blink swoją drogą. Wcześniej widzieliśmy, że on raczej szedł pierwszy item Eul. A tutaj, pomimo tego, że Eul brzmi bardzo przyzwoicie, zdispelowanie Windrana, złapanie może kogoś, wyłączenie niedźwiedzia albo Londruida, zawsze jest tam trzeba na chwilę z walki. A mimo wszystko woli jednak Blinka, woli jednak agresywnie móc skoczyć i potencjalnie skombować się pewnie z Kunką i resztą zespołu. Ciekawy wybór. Natychmiast polowali na Jacoba, ale dobrze przeczytał Twin Gates do góry i być może ta jedynka padnie, chociaż nie jest glyf i jest TP. Z drugiej strony Exotic Deer, ciekawy wybór. Brak Defusala, brak Ekosabry. Mask of Madness Desolator to jest mocno pushujący build. Jestem ciekawy, czy to jest jakaś forma dysrespektu, czy... Oj. To nam umiera. No, Boski złapany przez niszę. Zgaduję, że Ekki też coś tutaj zrobił. Bardzo możliwe. Z drugiej strony Exotic Deer. Misie jest eksmarkowany, misie jest zabity. Arena nam idzie. Ale drugi miś... Papież inicjowany. Oj, nisza zabity. To jest midlane za midlane'a. Przepraszam, midlane za midlane'a. To jeszcze nie tak szybko. Papież cały czas się trzyma. Troszeczkę przesadziłem. Teraz Deer eksmarkowany. Jacob z Songoasem dołączają. Deer musi uważać. Nie ma areny, ale jest cały czas spear. Oj... Deer zespirowany, znowu ogłuszony. Ekki wskoczył w stuna. Opóźniony trochę safe, ale jednak kupuje trochę czasu. Ładny false promise. Jacob cały czas żyje. Deer bardzo low. Deer zginie i teraz Ekki musi się wycofywać. Deer nie będzie miał misia jeszcze dłuższy czas po odrodzeniu. Prawie minutę. Papież znalazł Ekkiego. Próba inicjacji. Papież musi uważać. Ekki nie ma na szczęście jeszcze swojego ulta, więc papież... Oj! Zabity Acorn Shotem i Mist z Moleksem konektują. Zobaczymy, czy tutaj wezmą. Jacob cały czas się trzyma. Nisza zabije Jacoba. No i tutaj... Moleks gonić tutaj Boskiego. Hoodwink Blink jako pierwszy item. Ciekawa sprawa. To nie jest widywane na co dzień. No cóż... Boski został szybko zabity. Oj, Mist teraz z Dasema. Dasem złapany. Dasem Mist bez many na Focus Fire. Dasem naprawdę zawdzięcza swoje życie temu. Przecież Dasem dalej slowowany. Time walkuje jeszcze ten damage. Ekki w międzyczasie inicjuje. Uderzył Songoasa. Bushmak łapie tylko...
łapał tylko Sunglassa, Dasem ładne krono, ale bez follow-upu Dasem zginie. Arena także łapie dwóch, chyba trzech nawet przez chwilę, ale dalej bez follow-upu. Papież nie trafia niestety łódką. Tutaj cały czas jest chaos, Mys zabija Jacoba. Ekki teraz jest przerzucany, Ekki zginie. Z drugiej strony złapany Sunglass, Sunglass zostanie zabity, triple kill dla Niszy. I to jest trzech za jednego, duże spele wykorzystywane. Oj, nawet czterech sumarycznie, bo to jest dieback na Tainim. No i duże spele także wykorzystane po stronie Wisły, a tu jedyne co, to zabity support. No to jest też właśnie problem Wisły, bo opieram się, chociaż tu zobaczmy, papież próbuje coś zagrać. A próbuje tutaj odpuszować trochę? Nie wiem do końca, ale papież musi uważać, niższa dołącza do Mysta, tam jest cały czas jeszcze Molex na Hoodwinku z Blinkiem, nie musi nawet go wykorzystać, Bushwhack łapie papieża, mamy ult, no i papież jest znukowany, Boski teraz chciał pomóc, chyba nie został zobaczony, a jest wizja, ale RFF zignorowali go. Maksum teraz zacząć pushować z drugiej strony na midzie. Exotic Deer inicjowany, Jacob ze Spearem, ale Deer zdążył użyć ulta. Pojawia się teraz Ekki, to będzie kontr-inicjacja. Deer z DD zdispelowane, ale tak czy inaczej ma strasznie dużo damage'a. Boski złapany przez Eskiego w międzyczasie. Boski zginie, Jacob false promise, ale to go nie ocali. Jacob także zginie, gdzieś papież jeszcze zginął na bocie w międzyczasie, pewnie z rąk Mysta i Niszy. No, mocno jednostronnie. Dobra, może przesadzam trochę mówiąc. Jednak Wisła tutaj. A kolejny daje opuro i inicjacja. High Grant. No jest 20 minuta i widzimy RFF. I wchodzi do Deso. Którzy wchodzą na High Grant. I widzimy Deso na Londruidzie, które robi naprawdę dużo damage'a tym budynkom. Bardzo późny glif. Ta wieża na midzie praktycznie już nie żyje. Inicjacja, Boski przeżywa na low, Molex blinkuje się za te trzy, jeszcze jeden hit, Boski przeżywa, papież także, kontr-inicjacja, arena na dwóch, łódka, Nisza bardzo low, Dasem bez krono, no Dasem zdukowany natychmiastowo. Dasem! Time to die, bardzo adekwatne voice line ze strony Molexa, Jacob także zostanie zabity. No i to są niszczone baraki w 20 minucie. Sunglass blinkuje się, Mist, low musi uważać, Mist nukowany. Mamy teraz buyback po stronie Jacoba, ale on nie ma areny. Niemniej jednak zawodnicy RFF-u zrespektują ten buyback, wycofają się, sami stracili offlanera. Mamy Exmarka, Deer ma już true formę off cooldown, ma już dużo HP. Teraz reinicjacja, z jednej strony Exotic Deer cofany, z drugiej strony Ekki zabija Boskiego. Umiera także Sunglass, teraz papież złapany, Jacob także bardzo low, papież zginie. Jacob po buybacku i Dasem blinkowuje się, używa krono, nie trafia Niszy. Dasem, o Boże, Dasem zabity, to jest team wipe. To jest Bloodbath też swoją drogą, 50 killi w 21 minut. O Boże, 23 tysiące przewagi i dziękuję tutaj za słyszenie, zwrócenie uwagi i zobaczmy te dwarfy. No ogromna przewaga, jedynie no papież tutaj na kunce jakoś jeszcze w miarę tam nie zniknął w tle, reszta jego teamu poniżej wszystkich zawodników RFF-u, więc ogromna przewaga RFF-u już w tej 22 minucie. Natomiast ta gra trwa dłużej niż pierwsze spotkanie RFF-u z Wisłą. I jeszcze zapowiada się, jakby miała potrwać minutę albo dwie, więc to definitywnie będzie życiówka tych zawodników. Wow, niestety no liczby nie kłamią, nie jestem w stanie tego podważyć. 21 minut 40 sekund, taki był wynik poprzedniego starcia. Oczywiście Wisła wygrała, znaczy... Tak było. Nie no. Natomiast już mamy 22 minuty. Dasem w międzyczasie złapany. Gaduje, że przez Mysta. Myst BKB, dodżuje stuna. Myst samemu na trzech. Nic sobie nie robi. Jest już Ekki. Ekki konektuje. Inicjacja na Jacoba. Jacob bije ult Zeusa. Dobija go. Papież teraz próbuje reinicjować na Mysta. Myst już bez BKB. Myst bardzo low. Mamy ulta Kunki. Przepraszam, Septera i Septer. Wreszcie dobija Mysta.
Zginął także Molex, więc nie najgorsza wymiana. Teraz Nisza konektuje, Boski musiał użyć False Promise'a na samego siebie, papież złapany przez Zira wraz z Ekim, ten Team Tank, to jest bardzo dużo damage'a. No i papież także zginie, to jest 3 za 2. Mamy tutaj jakieś... Dasem wyzywa 1v1. Lekki banter. No cóż, pozostała jeszcze jedna linia baraków, ale tam jest dalej T2 na topie. Pytanie brzmi, czy RFF będzie próbował zdobyć mega creepy, czy po prostu będą chcieli kończyć tę grę. A tutaj chyba zostało przyjęte wyzwanie. Dasem faktycznie zmierza na górny roszpit. O, jestem ciekaw. Dasem z wyzwaniem dla Molexa, zobaczymy. Czy... Molex zjawił się. Molex oczekuje. Jestem ciekawy. Dasem jak na razie odpuszowuje. Mam nadzieję, że zdążymy zobaczyć ten pojedynek. Jest! One przed... są blisko! Idzie! Naszych czasów. Będziemy mieć Molex kontra Dasem. 1v1! Widzimy lekką przewagę levelową Molexa. Dasem jak na razie defensywnie, trochę się wycofuje. Teraz mamy inicjacja na Molexa. Dasem czeka z asem w rękawie. Dasem jeszcze cały czas ma krono. Ale trochę boi się go użyć Molex, ładny blink, chciał zdozerować krono, ale teraz ładny stun, mamy sharpshooter, Dasem bardzo low, jeszcze 2 kliki, Dasem zdodżował, ale bardzo małą część damage'a, Dasem teraz krono, używa Mask of Madness, Molex, jeszcze 1-2 uderzenia, Molex, kupuje sobie trochę czasu, Dasem zabija Molexa, 1v1, Dasem wygrywa ten pojedynek, ale w tym samym czasie jego team jest wipowany, kolują GG i to jest koniec pierwszej gry. Polska mistrzem Polski, myślę, że ten Ancient, powiedzmy sobie tak, są jeszcze 2 gry, a takich dueli raczej więcej nie będzie, więc moralne zwycięstwo dla Dasema. No definitywnie. Wow! Widać było, że ten zawodnik był bardziej błogosławiony przez Gabena. Te basze na koniec, mua, po prostu. Przez ten mechanizm absolutnie bez znaczenia, piękny duel. Nieco jednak... mniej piękne zakończenie tego meczu dla graczy Wisły Piasku, ponieważ przegrywają pierwsze spotkanie. No i cóż. Dostałem podczas meczu list od tajnego informatora, a raczej fana, który napisał, znaczy nie przeczytam całej wiadomości ze względu na to, że to jest rodzinny stream, ale brak banu Lone Druida dla Dira. To był jego wniosek i pytanie, czy... Pytanie brzmi, czy tam powinien polecić po prostu respect ban z automatu, czy to nie był największy problem? No, zobaczymy. Ciekawe, czy Wisła będzie miała jeszcze minimum jedną okazję tutaj się odegrać. Przejdziemy teraz na naszą dwójkę. No i cóż, czy mamy jakieś rady dla Wisły? Z racji, że oczywiście wiadomo, że jesteśmy dużo jednak bardziej doświadczonymi i kompetentnymi graczami niż wszyscy w Wiśle. Czy możemy im coś poradzić, zanim przystąpią do tego drugiego meczu? Ja jako gracz braketu 3K nauczyłem się niedawno, że trafiane spele działają lepiej i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. O, to jest całkiem dobra rada. Jeżeli chcesz zadać damage, to musisz trafić spelem w przeciwnika. No, mamy pierwszą radę. Na czacie też i to, co wspominałeś też w prywatnej wiadomości, drugą radą było to, żeby zbanować Lone Druida, bo Dir jest na nim za silny. No cóż, jestem ciekaw, co zrobi Wisła. Czy przepuszczą, czy nie przepuszczą tego Lone Druida w drugiej grze, ale to się dowiemy po chwili przerwy. Czy chcemy coś jeszcze dodać przed tą przerwą, przed tym, jak przystąpimy do drugiej gry? No, myślę, że możemy sobie tylko życzyć tego, żeby Wisła to wyrównała. Oczywiście, to gdybyśmy zobaczyli 3 mecze w tym spotkaniu, naprawdę byłoby ciekawie, więc nie będąc tutaj jakkolwiek stronniczymi, z pewnością myślę, że każdy chciałby zobaczyć wszystkie 3 spotkania. W końcu to jest best of 3, a nie kto pierwszy wygra 2 gry z rzędu. A poza tym to nie mam już nic do dodania. Dokładnie. No cóż, my w takim razie udajemy się na krótką przerwę i będziemy się widzieć zaraz przed drugą już grą Wisła Piasku versus Real Fryfry. Zobaczymy, czy Wisła się odegra, czy może RFF wygrają tutaj bez oporu 2-0. Ale to już po przerwie. Halo? Halo? Nie działa mi bind na przejście. O kurde. Nie działa mi
No ja jestem gotowy. To fajnie, że jesteś gotowy. A wy jesteście gotowi? No bo niedługo zaczynamy już drugą grę Wisły Piasku versus RFF. No i cóż, zobaczymy, jak Wisła zmieni swoje podejście, jak Wisła może wyciągnie ten drugi mecz. Nigdy nie wiadomo. Tutaj nie wolno zakładać, że ktoś przegra lub wygra. Myślę, że Dota może jeszcze nas zaskoczyć. Natomiast jeszcze z kontynuacji zakulisowych informacji, które miałem, to Wisła wierzy w swoją siłę i wierzą, że nawet jeżeli przegrają teraz ten finał upper bracketu, to spotkają się ponownie w wielkim finale. Wiem to z całkiem sporą pewnością. I mieliśmy tutaj małe hinty ze strony papieża, że mogą nie pokazywać 100% swojej mocy, więc i nie zdradzać wszystkich strategii, więc... Jestem ciekaw, czy zdecydują się, żeby teraz przetestować może te swoje strategie, może coś tam pokazać, czy może to, co wspominałeś jeszcze na fazie grupowej, że może będą trzymać się asy w rękawie. No może wierzą w ten lower bracket run i jeszcze je zostawiam w kieszeni, ale tutaj już to są czyste spekulacje. Nie możemy być niczego pewni dla nich. No, swoją drogą czat komentuje moje otwarte okno. To jest za ciepło, to jest naprawdę za ciepło, muszę otworzyć okno. No cóż, przechodząc jednak do samego turnieju, zobaczmy jeszcze na szybko bracket. Dziękuję bardzo. No i właśnie, to co obserwujemy, Wisła Piasku kontra RFF i to starcie, zwycięzca tego starcia znajdzie się już w finale. Natomiast przegrany spadnie do finału lower bracketu, gdzie zmierzy się z wygranym starcia Mord do Bicia versus jeszcze nie wiadomo, ponieważ Mordy do Bicia zmierzą się z wygranymi starcia Kopaczy versus 4 Kapety. Ten lower bracket ma jeszcze raz, dwa, trzy spotkania przed wielkim finałem. No i zobaczymy. Natomiast teraz przechodzimy już do gry numer 2. A w grze numer 2 pierwsza zmiana strategii Wisły Piasku, ponieważ poleciał ban na Londruidzie. W pierwszej kolejności. Absolutnie w pierwszej kolejności. Myślę, że tutaj Exotic Deer Treatment nauczył zawodników Wisły, że nie wolno przepuścić tego bohatera.
Wspominaliśmy o BO3 jako sztuce adaptacji i być może Dir musiał po prostu przypomnieć chłopakom, że warto go usunąć. Tak, tak, że należy tutaj jednak może zmieniać czasami strategię, jeżeli niezbyt wychodzi i na przykład przypuszczanie Londruida jest słabą strategią. Z drugiej strony z ciekawszych adaptacji Wisła bierze Hoodwinka, który wcześniej był po stronie RFF-u. No i z racji, że mieli limitowane bany i zmienili poprzedniego bana CM-ki na Londruida, Disruptor oraz Batrider bez zmian w tym pierwszej fazie, to RFF biorą Crystal Maiden. Więc Crystal Maiden po stronie RFF-u. Pierwsze cztery many RFF-u bez większych, chociaż lekkie zmiany. Z tej PN jest tutaj Naga Siren, Winter Wyvern oraz Abaddon wcześniej już chyba byli w poprzednim spotkaniu. No i teraz dołączył ban na Oracle przez RFF. Ciekawe. Tutaj respekt ban na Boskiego. Z drugiej strony Wisła ban na Lifestealera i teraz ban na Leszraka. No nic dziwnego, Leszrak silny, szczególnie w rękach niszy. No i wybory dla Wisły Vengeful Spirit dołącza do Hoodwinka, natomiast dla RFF-u dołącza Razor do Crystal Maiden. No i Razor... straszna postać. Strasznie się gra. Jak tym można grać w ogóle? Jak na to się gra? Co się z tym robi? Ja nie wiem. Jak na razie Razory z offlane'a, bo zgaduję, że to będzie z offlane'a, w tym turnieju były absolutnie przerażające. Nieważne, która drużyna to robiła. Ja pamiętam Kubanosa na pewno na Razorze. Kubanosa. Sam wygrał grę właściwie wtedy. Tak. Kubanos strasznie silnie. Chyba Jacoba też widzieliśmy. Wisła versus, teraz nie pamiętam kto, ale no też było strasznie. No i teraz widzieliśmy na pewno więcej przykładów, ale oczywiście ta tygodniowa przerwa sprawia, że trochę trudniej sobie przypomnieć. No i teraz będziemy mieć najpewniej Mysta na Razorze, bo zgaduję, że ten Razor będzie z offlane'a. No ja jestem ciekaw. Nie wiem, czy wiesz, ale Nisza poza Relfery gra też w takiej drugiej, mniejszej drużynie Team Liquid. Może ktoś kojarzy. I tam go można było zobaczyć na Razorze. Więc może to być Razor z dwójki ewentualnie. Ciekawe. Ja założyłem tutaj dosyć szybko, że to offline, ale może. Ciekawe. Ale Team Liquid nie słyszałem. A co, oni też jakimś tam qualifierze lecą, czy coś ten? Do nas się nie dostali. Dlatego, dobra. No cóż, ale dostał się swoją główną drużyną, więc mimo wszystko jakiś potencjał jest u tego zawodnika najwidoczniej. Szczególnie, że gra w dwóch różnych drużynach. I to w jednej takiej naprawdę przyzwoitej, no RFF to jednak nie najgorzej grają, trzeba im przyznać. No cóż, my tak sobie gadamy, a Wisła bierze Pangoliera, RFF biorą OD i Rubika. Podoba mi się tutaj wybór Rubika. Wydaje mi się, że to jest taki... Po pierwsze, że Rubik tutaj zawsze ma co ukraść od takiej Węgi na przykład, od Hoodwinka też. Od Pango jakby ukradł Rolling Thunder chyba. Jak sam się ten jego ult tak się zwał, to też jest bardzo przyjemna rzecz. No i też jest to deny pick, bo Wisła nie może teraz piknąć Rubika, jakoś potencjalnie go upchać gdzieś, żeby denerwować skradzionymi astralami. No i jestem ciekaw, Wisła teraz stoją przed wyborem ostatniej postaci, przed serią jeszcze banów. No i... chyba się wycofuje jednak z tego Razora z dwójki. Po tym piku Odeka raczej tam bym wziął niszę. To chyba jednak znowu będzie Myst. Jestem ciekawy, czy to będzie Misza OD, ale może tutaj coś zobaczymy ciekawego, na przykład OD z czwórki. To byłoby ciekawe. Zobaczyć na przykład Moleksa. Sniper. To jest specjalność niektórych graczy in-house'owych. Ten Sniper raczej oczywista odpowiedź na OD na midzie. Ciekawa sprawa. Myślę, że tutaj przynajmniej jedna osoba jest zadowolona tym wyborem. Okej. No i cóż, po dwa bany pozostałe. Wisła banuje Centaura, RFF banują Antymaga. No tak to wygląda, jakby Wisła oczekiwała wyboru pozycji 1, bo Sniper 2, Pango... Oh wait! Pango 3 w takim razie. Ciekawe. Przez chwilę zakodowałem Pangoliera jako mida, ale zgaduję w takim razie, że to Sniper jest jednak midem, a Pango tutaj będzie flexowany w takim razie na 3, raczej nie na 1, mimo wszystko dalej. Tu widać na czacie, że pik Snipera budzi nadzieję w sercach fanów Wisły. Tak, widzę tutaj... I nie ma czemu się dziwić faktycznie, najlepszy bohater w docie. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy, które zaczynają się na X, a kończą na D. Ja się nie dziwię. No, RFF chyba oczekują wyboru pozycji numer 1, choć ten Razor na przykład mógłby być jedynką i wtedy ten ban na Centaurze z trójki byłby dosyć zrozumiały. Wydaje mi się, że Wisła
Raczej szacuję tego Razora na 3, ale mimo wszystko, gdyby to był jednak flex, gdyby został zagrany z jedynki, no to Centaur na trójce byłby mocną odpowiedzią, która sprawiłaby dużo trudności w Wiśle. Snajper nie miałby zbytnio życia, więc nie dziwię się. No i cóż, RFF zbanowali Antymaga i banują Marsa. Nie wiem do końca czemu. Mars raczej tutaj Wiśle by się już nigdzie nie upchał. No ile offlanerów czy midlanerów piknąć w jednym drafcie można, to oczywiście 5 w teorii, ale no nie sądzę, żeby Wisła aż tyle planowała. No jestem ciekaw ostatniego banu po stronie Wisły, czego jeszcze nie będą chcieli widzieć w wykonaniu drugiego zespołu. Mamy ban na Faceless Voidzie, dosyć zrozumiały. RFF, jak już wspominałem, najpewniej oczekuje wyboru pozycji numer 1, więc ma to sens. W międzyczasie czat tutaj znowu nas komplementuje. Red Bull, który w pierwszej wiadomości mówi, że naprawdę zakochał się w naszym kaście od pierwszego wejrzenia i z jakiegoś dziwnego powodu chce oglądać tą grę bez naszego castu w Dota TV. Dla wszystkich zainteresowanych, tak, ta gra jest oficjalnie rejestrowana. Musicie wejść na turnieje na kontynent Europa, Liga Amatorska, i znaleźć WEC 2024 Polska. Można oglądać samemu także ten turniej. Natomiast, no, nie wiem, możecie zostać z nami? My się staramy, proszę. Nam się potem cyferki nie zgadzają. No, potem nam przykro jest. Potem Sato nas błodzi w ogóle. Co tutaj się wydarzyło w międzyczasie mojego bełkotu? Windranger po stronie Wisły. Zgaduję, że Windranger 1, tak, tak będzie. Jacob, Pangolier, Pango, pozycja 3. Papież, Sniper, pozycja 2. Son Gohan, Hoodwink, pozycja 4. Boski, Venge of the Spirit, pozycja 5. Zostawia Windranger w rękach Dasema. Z drugiej strony Exotic Deer, patch! To będzie patch, pozycja 1. OD w rękach niszy, pozycja 2. Myst, Razor, pozycja 3. Ekki, Rubik, pozycja 4 albo 5 i Molex, Crystal Maiden, nigdy nie jestem pewny w sumie. No cóż, ciekawe, podoba mi się wybór Pudge'a, to jest kurde content. Pudge'a widywaliśmy stanowczo za mało do tej pory, więc również bardzo mnie cieszy ten pick. Zobaczymy, co pokaże papież na snajperze, bo nie kojarzę go za bardzo z tą postacią. Ja nigdy nie widziałem papieża na snajperze, a miałem okazję grać z nim już kilka razy na in-house'ach, czy też przeglądać jego historię gier rankingowych, jak więcej niż chyba jeden raz. Nigdy nie widziałem papieża na snajperze, naprawdę. Więc jestem ciekawy, może to jest jakaś ukryta strategia, o której wspominał, którą nie był pewny, czy chcą pokazać. Może posiada drugie konto, na którym spamuje tą postać i wyciska ostatnie poty, żeby jak najbardziej ją zoptymalizować. To też jest możliwe, kto wie. Zaczynamy drugą grę, zobaczymy, czy znowu ten watykański płomień zostanie ugaszony przez chłodną kalkulację niszy. No, trzeba przyznać papieżowi w ostatniej grze, mid był dużo bardziej wyrównany niż za pierwszym razem, kiedy widzieliśmy jego starcie z niszą, więc... Och, widzę mały problem, ale ten problem na szczęście nie jest. Ciekawa sprawa. No cóż, wracając jednak. Oba zespoły zasmokowane, oba zespoły zmierzają tym razem w tą samą stronę i... Wygląda na to, jakby mieli się spotkać w niedalekiej przyszłości. Nisza idzie bardzo równym krokiem z przodu. Oj, wyminął. Weszli na high ground bardzo spokojnie. Obie drużyny się wymijają. Z jednej strony RFF wchodzą bardzo głęboko, próbują zajść przeciwnika. Z drugiej strony Wisła robi dokładnie to samo. Też próbują zajść przeciwników. I obie drużyny latają po przeciwnych stronach mapy. Bardzo ambitne wycieczki. Formacja na kaczuszkę, grana przez obie drużyny. Jeden za drugim treptają sobie. No i zobaczymy. Myślę, bardzo charakterystyczne było to ustawienie relfy-ryfy-ry między wieżami T1, T2. Ciekawe. No cóż, RFF chyba zorientowali się, mamy pingi. A to akurat pingi były po stronie Wisły. W drugą stronę, zobaczmy, jak oni tutaj widzą. Widzą tutaj Exotic Deera, z drugiej strony RFF nie widzi jeszcze nikogo. Mist pyta się, gdzie jest Wisła.
Wisła, teraz się pokazuje Myst stunowany, slowowany. Myst w tarapatach, Jacob skacze, Myst bardzo low, to jest first blood dla Jacoba. Mamy z drugiej strony boski, baniszowany, nietrafiony hook przez Dira. Ekki także w tarapatach, Ekki slowowany. Zobaczymy, Son Goaz wskakuje odważnie tutaj na high ground. Teraz Nisha dołącza do Ekkiego, Dasem nie jest pewny co zrobić. Oj, Son Goaz chyba przypłaci za to życiem. Son Goaz umrze jeden za jeden, ale to jest first blood dla zawodników Wisły. Dobry start. Zobaczmy, jak wyglądało z runami Exotic Deer, Dasem, Papież. Jest 2 na 2, czyli no dobry start dla zawodników Wisły. Dobry start i biorąc jeszcze pod uwagę, że tak jak mówiliśmy wcześniej, Wisła ma najlepszego bohatera w całej grze, którym jest snajper. Oj, to mają sporo szansę w międzyczasie, boski. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Chyba został złapany przez Ekkiego i Mysta w drodze na linię. No cóż. Tutaj prawdopodobnie znowu będzie trzeba latać po liniach, bo tutaj będzie się dużo działo, niestety. No, są bardzo agresywne sidelane'y. Czasami trudno tak obserwować uważnie, zobaczmy. Jak na razie Papież wraz z Niszą, obaj zawodnicy potrzebują kilku poziomów, żeby być nieco bardziej uciążliwi. To dopiero myślę na trzecim, czwartym poziomie zobaczymy więcej agresji na midzie. Jak na razie jedynie będą się troszeczkę tutaj obijać, ale raczej skupiać się na hitach. Zobaczmy na dół, na dole, boski, drainowany boski, ma jeszcze stuna boski dosyć low, ale raczej bezpieczny. No to jego śmierć byłaby bardzo nieprzyjemna, on nie ma teleportacji, dopiero co wrócił tutaj na linię. No ten walk of shame na pewno bardzo by zabolał. No cóż, no i mamy chwilę tutaj odpoczynku, zobaczmy na górę. To mnie ciekawi bardzo, jestem... chcę zobaczyć, jak ta linia się rozwinie. Deer jak na razie jest jednym poziomem, zaraz będzie drugi. Molex tutaj jeszcze bez Frostbite'a. Gaduję, że na drugim mamy Frostbite'a. Jeszcze była możliwość może Arcane Ory, ale możliwe, że tutaj teraz będą próby hukowania, jak Molex tutaj odzyska trochę many i ten Frostbite będzie dostępny. Jestem ciekaw. Oj, Son Goaz łapie Molexa. Molex złapany też przez falę creepów. Jacob też frostbite'owany, hukowany. Molex zginie pierwszy, ale Jacob także zginie. I to z rąk Deera, więc wymiana raczej po stronie jednak RFF-u. Choć no... Niemniej udało się Jacobowi złapać killa, więc nie jest to też jakiś nie bardzo ma tragedii. To nie jest, dla nich tak. Scenariusz. Teraz warto uważać na boski, dolną linię. Cofnięty Myst, nie zdążył go drainować. Myst nie klika. Jednak stwierdził, że poczeka. Potencjalnie gdyby nie ten stun, gdyby Myst zdążył odpalić static linka, to myślę, że znowu widzielibyśmy boskiego na fontannie. Zobaczmy na mida, tutaj już powoli. Oj, top lane, agresywnie Exotic. Oj. Exotic, teraz musi uważać, nie ma jeszcze żadnego flash hipa. Jak na razie dwa punkty w rota. No i to jest jeden z tych jeszcze ostatnich momentów, kiedy ten patch nie ma nic defensywnie i może być stosunkowo łatwo zabity. To może być hook, nie, jednak nie. Teraz Molex ma hooka, teraz Molex skąd inicjowany, ale Son Goaz musi uważać, ładny hook, Deer zabije, to jest wymiana supportów. No cóż, ponownie dosyć równa wymiana, patrząc na złoto, 217 plus 76, 216 plus 75, patrząc na liczby możemy powiedzieć krótko, wymiana korzystna na stronę Wisły, o 2 golda więcej. Grosz do grosza i tak dalej. Dokładnie. Na midzie obaj zawodnicy dosyć zbliżeni, choć Nisza z lekką przewagą, chociaż do papieża teraz idzie tutaj linia. No i cóż, ciekawa sprawa, maksujesz Shrapnela, ten zawodnik. Z drugiej strony Nisza bez większych zaskoczeń maksuje Astrala. Bywa irytujący. Oj, botlane, to jest bardzo głęboki dive, Dasem zostanie zabity. Boski też nie w najlepszym stanie, Myst tutaj tankuje wieżę i sobie z tego dużo nie robi. Boski próbuje się tradeować z Ekki, ale Ekki na spokojnie, jeszcze Fairfire na górze. Umiera także Son Goaz. Jacob tutaj próbuje wziąć zabójstwo jakieś w drugą stronę, ale tylko jedna level swashbuckla, zobaczymy czy go użyje. Próbował chyba nim, nie do końca pewny czy próbowałem zabić czy uciec. Oj! Było blisko, ale ładnie wyczekany hook przez Exotic Deera za double kill do tego Pudge'a. I to jest no dobry start, ten Pudge już ma dobrych kilka staków, 4 staki flash hipa. Wow. No zdecydowanie początek, który zadowala graczy Ralfyry-Fyry. Przy tym bardzo ostatecznym midlane'ie jednak te sidelane'y są niezwykle chaotyczne. I te małe trade'y póki co na stronę Ralfyry-Fyry.
Cóż, mówiąc o midlane'ie, przeszedłem teraz na network i o dziwo, ale nisza odgrywa tutaj kilkaset złota. Oj, śmierć, tym razem Ekki złapany, wreszcie zemsta zawodników Wisły, mamy nawet tipa przez Asema. Są zadowoleni z siebie, definitywnie. Bardzo agresywnie wybiegł do lasu, stun, power shot. Szybko. Szybki kill. Cóż, wracając do Mida, papież 1800 net worth, a nisza 2400. No jednak ten OD trochę sobie lepiej radzi na tej statycznej linii. Teraz mamy teleportację, Ekki. Normalnie powiedziałbym, że zrefilował butelkę, ale to jednak jest OD. Tutaj nie ma co refilować. I teraz dołącza do niego Molex, Ekki idzie na topa. Złapią tutaj Songoasa out of position, jednocześnie Dir wydaje się inicjować na Jacoba. Nie ma hooka, Jacob odskoczy, raczej jest bezpieczny, ale Songoas zostanie zabity przez tą małą rotację supportów. No i papież musi uważać, dosyć mało HP, bardzo mało many. Ekki teraz stawia warda i znajduje papieża. Papież chyba zobaczył go ułamkiem swojej wizji. Trzeba pamiętać, że snajper ma jednak większą wizję w nocy. Chyba także 1800, zarówno w nocy, jak i w dzień. Więc trochę trudno skankować snajpera. Oj, Ekki, odważnie u góry. Ekki u góry, no... Troszeczkę nukowany, jak musi uważać, ale teraz Molex w porę. Frostbite'uje. Oj, ładny hook, Exotic Dira Songoas raczej nie ucieknie. No i to jest kolejne zabójstwo. Teraz Jacob w tarapatach. Molex, jak na razie wszystko na cooldownie, ale Dir ma już ulta. Dir nie boi się dajwować te dwa. Ekki zaraz będzie miał jeszcze lifta. Zobaczymy, czy zdecydują się. Oj! Ładna próba, nietrafiony jednak hook, Jacob wyjdzie z tego cało, pisze jeszcze XD, teraz ponowny smoke, Jacob, teraz to na Jacoba będzie pisane XD, Jacob nie spodziewał się tego. Ładne zagranie zawodników RFF-u i Jacob reflektuje się, wysyła serduszko na czacie. W międzyczasie na górze widzimy zabicie, zabicie na niszy. Papież zginie w drugą stronę, zginie także Boski. Oj, Dustin też musi uważać, ale to jednak nisza zginął w pierwszej kolejności. Dirsey nawet stipował swojego midlane'a z jakiegoś powodu. Może to te pierwsze pęknięcia, o których wspominaliśmy po stronie RFF-u. Może Wisła tutaj jednak wjechała na psychikę troszeczkę. To jest zdecydowanie, im się odgryzają i właściwie z sobą mamy dwie równoległe gry z tym, ile jest akcji. Zobaczmy, czy Exotic Dir będzie chciał znowu pokrać Jacoba? Oj, bardzo dziwny hook. Chyba zakładał, że Jacob użyje spela od razu, żeby zdodżować. Może to była próba predykcji. Teraz Ekki jest drugą rundą. Nie, to bardzo dziwne rzeczywiście na tej górnej linii. Bardzo swoją drogą dobra reakcja. Zrozumiał, że tutaj najpewnie poszedł Observer, jak zginął. I Jacob przyszedł z centry, postawił centry, zdewardował od razu. Ciekawe. W tym meczu troszkę więcej miejsca dla Dasema niż wtedy na tym wojdzie. Definitywnie, Dasem wydaje się być w lepszym stanie. Dasem tym razem nie czwarty network od dołu, tylko piąty. Oj, nie jest najgorzej. Gankuje mi na Rubiku. Oj, zobaczymy, papież astralowany, papież liftowany, papież low, ale teraz brakuje trochę nuków. Nisza bez cooldownów, tak samo Ekki, Molex konektuje, ale raczej znowu tutaj czegoś brakuje. Nisza teraz musi uważać. Mamy Assassinate, Songoas nie trafia Bushwaka, ale Nisza raczej nie wyjdzie z tego Nisza cało. Nie żyje, Nisza nie żyje, umiera także papież, Boski dosyć low, ale chyba pierwszy zginie Molex, teraz Ekki się wycofa, Jacob jeszcze skonektował. Z drugiej strony konektuje tutaj Dir, Dir jeszcze podniósł regenerację, możliwe, że będzie chciał coś hookować. Nie ma tutaj wizji, jest wizja. A tutaj jest Observer, więc są świadomi mimo wszystko. Jacob wskakuje w Exotic Dira. Ten swashbuckle nie zabiera go zbyt daleko od tego padża, ale Dir jednak na spokojnie łapkuje, ale nie inicjuje jeszcze tak agresywnie. No cóż, papież odbił się już tutaj troszeczkę z networfem. Wrócił na trzeci network od góry. No i widzimy... Oj, wściekły nisza, zobaczmy jak agresywnie pod wieżą. No to chyba tylko jednak u góry? Teraz. Oj, u góry. Dzieją się rzeczy, oj. Jacob złapany. No Ekki z Molexem nie dają mu życia. Tutaj faktycznie chyba wyczuwają jakiś słaby punkt, bo bardzo fokusowany Jacob w tych pierwszych minutach i to przez... Z drugiej strony kontrinicjacja Ekki bardzo low, Assassinate nawet nie będzie potrzebny. Teraz Boski z Sunglassem z drugiej strony muszą uważać. Boski złapany przez Astrala. Molex używa Frostbite'a, nawet nie był taki niezbędny. I teraz z drugiej strony Dir dołącza, to może być inicjacja na papieża.
Papież musi musi być ostrożny, to jest 7 flashów zawodników, na patron, może dużo wytankować. Nisza próbuje, zaraz będzie miał Astrala. Headshoty trochę opóźniają, ale Dir przejdzie przed T1 i zultuje papieża. Papież bez szans, Bushwhack nie konektuje, za późno rzucone drzewko i teraz jeszcze Son Goa stukowany, double kill dla Dira. Bardzo, bardzo udany gang dla tego parza. Nisza astraluje swojego sojusznika, żeby zasekirować last hit i widać, że chyba tutaj RFF dosyć luźno już zaczynają podchodzić do tej gry. Tam brakowało odpowiedzi na tym mid lane, bo dłuższą chwilę tam stał papież. Dłuższą chwilę próbował uciekać. Nie wiem, czy nie było teleportów, czy co się wydarzyło. Ale zawodnicy Wisły no nie skonektowali, nie próbowali jakkolwiek obronić tego papieża. Nisza teraz ZD. Boski? Czy on widzi? Nie widzi. Teraz zobaczył dopiero przez chwilę. Nisza zobaczył Boskiego. Dir będzie próbował hukować. Zobaczymy, czy wytajminguje. Oj, troszeczkę za szybko. Dir tipowany. Chwila satysfakcji dla zawodników Wisły. Papież musi uważać. Znowu Astral, ale... Nie ma tutaj chyba follow-upu, to taki raczej haras. Deal teraz mocno obchodzi, będzie chciał chyba coś tutaj złapać. W międzyczasie Jacob znowu zabity i znowu Eki z Boleksem są winowajcami tej śmierci. Jacob naprawdę tutaj musi mieć jakiś personalny beef, nie wiem o co chodzi. A jest, zobaczmy, Deal podchodzi na mida z tym hookiem. Ale chyba boi się marnować many. O, Molex inicjowany, Ekki zaraz obok, no to jest bardzo low. Molex zostanie zabity, ale z drugiej strony papież złapany w Astrala. Złapany także Boski, Boski jeszcze jeden spell. Nisza próbował, rozważał przez chwilę kliknięcie ulta, ale nie zrobił tego. W międzyczasie jeszcze Dir łapie tutaj Dasema. Dasem no nie robi za dużo temu patchowi, szczególnie kiedy ten patch miał flash hipa włączonego. Dir zabije jeszcze Dasema przed śmiercią, teraz wreszcie zabójstwo dla zawodnika. Chociaż nie tak źle, 3-3 sumarycznie. No ale pierwsze zabójstwo na tym patchu całkiem sporo musiało dać. No zawodnicy Wisły bardzo dużo zyskali na tej wymianie. Myślę, że tutaj definitywnie Dir musiał być całkiem dużo warty. 650 plus 580, no... To musi być największa nagroda z tej wymiany. Ale też te bardzo agresywne ostatnie minuty dały sporo Space'a Razorowi, który z najwyższym 10 levelem wchodzi na mida. Oj, Mist inicjuje. Mist już z Blade Mailem. Całkiem twardy ten Razor, 10 poziom. No i cały czas widzimy, że Razor wraz z Direm utrzymują się na samej górze tego Networfa. Troszeczkę przerwy papież z Niszą. I troszeczkę przerwy reszta korów. Teraz w międzyczasie złapany, zabity Son Goa, złapany także papież ładnym hookiem. Tym razem Dir stajmingował dobrze z Astralem. No i jeszcze Boski tam w międzyczasie gdzieś zaplątał, został zabity. 3-0 i RFF wezmą T1 na midzie. Dołączenie tego Razora od razu bardzo ułatwiło im całą robotę. Najmocniejszy w tej chwili na mapie. Chyba tak, jeden z najmocniejszych. Bardzo bliski już Sceptera zaboli. To będzie, no... To będzie spory problem dla Dasema. Myślę, że Dasem chwilowo nie był zbytnio kontestowany. 1, 2, 3... Teraz znowu zamieszki u góry, to będzie martwy Jacob. O, Jacob znukowany, ale Nisza tutaj też dosyć low, chociaż... Inicjacja Dasema na Niszę, Nisza jeszcze bez Astrala, ale bardzo ładny hook. Defensywny swap, ale teraz znowu Dasem cofany przez Rubika. Boski także złapany w Astrala. Sniper zabije ultem Niszę. To jest spore zabójstwo. Ale sam trochę w problemach. Zobaczymy, hook za 2 sekundy. Sniper posiada TK, ma odpalonego, ale nie trafiony. Dir teraz wchodzi pod T2. Dir odpala flash hipa. Och, ten nuk od Edkiego przypieczętuje te zabójstwa. Przez chwilę wydawało się, że może Dir zostanie zabity. Chociaż Jacob dołącza. Jacob versus Dir? Dir nie jest zbyt prostym targetem, może wydawać się, że ma mało HP, ale flash hip strasznie zwiększa jego tankowatość. Teraz Jacob... Wow! Chciałem powiedzieć w tarapatach, ale Dasem, piękny power shot, zabije tego parza i to jest znowu bardzo dużo golda dla zawodników Wisły. Mimo wszystko, no to jest team wipe, pokazuje nam fight recap za 2 śmierci, więc zawodnicy RFF-u wychodzą na plus z tej wymiany. O, kolejny Bloodbuff, tak samo jak w poprzednim meczu. Tutaj Mist na midzie, znowu podejmuje powierza. Konektuje.
Jacob, o dziwo nieprzerwany jego rol. Z drugiej strony Myst, inicjuje na papierze, zabity papież, zanim Boski zdążył się przeteleportować, nie było defensywnego słopa, teraz słop pod wieżę. Myst dosyć low, musi uważać, zabije jeszcze Jacoba przed śmiercią. Natomiast Myst zginie, Nisza próbował konektować, ale troszeczkę za późno. Dasym chyba nie jest zadowolony z tego, co tutaj się dzieje. To chyba słowa bezpośrednio do Mysta. Widzimy skończony Eul, no Dasym nie ma ucieczki od tego Razora, więc nie dziwię się, że nie jest zadowolony. Tak jak zacząłem wcześniej mówić, kolejny Bloodbath to jest 47 killi w 15 minut. Ja, akcja non-stop właściwie od pierwszej minuty. Bardzo, bardzo zacięta walka. Teraz mamy dwa równoczesne TPK i Jacob wraz z Dasemem. Dasem skancelował TPK, nietrafiony Bushwhack. No i coś tutaj się zagubili zawodnicy Wisły. Mimo wszystko Ekki tutaj dosyć low, Nisza też musi uważać. Dir troszeczkę odcięty, ładny Force Staff. I muszą? No i to jest kontrinicjacja. Dir łapie, umierają dwóch, bardzo ładny ult Moleksa. Sun Goaz ucieknie na bardzo low HP, Dasem nie będzie miał tyle szczęścia. Dir dosyć low, ale Myst wchodzi na tego snajpera, defensywny Astral. Patrz, fajnie żyje, Myst zginie od orzeszka, teraz papież wykupuje się, ładuje ulta Dir czy Nisza. Nie. To był Nisza i Nisza przeżyje tego ulta. To jest chyba 4-1 ostatecznie, teraz Molex, blink na CM, Frostbite w huka i papież zginie, to jest dieback na tym zawodniku. Tutaj był teleport chyba po stronie Boskiego, ale od razu przerwany, nie zdążyłby osalić, tylko by zginął. Ale piątkę chociaż przybi. Zasięgnął do skarbca watykańskiego po ten dieback, ale to nic nie dało. No druga szybka śmierć i 40 sekund, ale reinicjacja. Próba, zobaczmy. Tutaj Jacob prawie był przekonany, ale jednak cofnął się Shackle Shot wraz z Focus Fire'em. Bardzo low HP, Myst zostanie zabity, Molex, nie wiem czy to był celowy hook czy nie, ale Molex cofnięty do bezpieczeństwa. Zabójstwo, zadowoleni tutaj chyba zawodnicy. Podoba mi się atmosfera, dużo olczatu. Wszyscy dosyć luźno podchodzą. Ekki teraz wraz z Niszą i Zion. Jacob bardzo low. Hook nietrafiony, było bardzo blisko. Jacob zdążył zrolować i przeżyć to, ale Jacob cały czas musi uważać. Jest bardzo low. Widzimy Nisza, przepraszam, Ekki używał swojego Force Staffa. Nie, to był Force Staff Niszy. Próbował tutaj Shrapnel. Tutaj złapać jeszcze. Ekki bardzo low, przeżył tego Assassinate'a i teraz hook po stronie Dira. Sun Goaz złapany, Molex. Ładny ult CM, Molex. Ult przerwany, ale zdążył wyrządzić te szkody. Łapie jeszcze tutaj Dasema, Dasem bardzo low. Papież tutaj próbuje jednocześnie klikać CM, jednocześnie trochę zaonować. Molex zginie, ale zginie także Exotic Dasem. Papież hookowany. No nie ma szans chyba, mamy Bushwhacka, to jest buyback po stronie Hoodwinka. Nie, ukradziony Rampage przez Ekiego! Och, Ekki, dlaczego ty to zrobiłeś? To był Rampage na Dirze. O nie. Ale Dir dalej jest, próbuje, mamy odpalonego Flash Hipa, czy to może jednak będzie Rampage, czy to się zaliczy? Nie! Defensywny swap! Och! Dir zginie, Dir buybackuje, Dir nie jest zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło. To będzie raport dla teammate'a i dla wroga. Ale grupowe, na spokojnie. Grupowe pingi na Ekkim, zasłużone zresztą po tym kill stealu. Ja dziękuję, co za gościu. Brak Nisza teraz inicjowany, mamy skończony defusal. Trochę w tarapatach, ale Dir tutaj po buybacku jest już na miejscu. Jacob zostanie szybko zjedzony, kontrinicjacja, Myst. Slowuje obu supportów, Sun Goaz chyba ucieknie, ale przepraszam, Sun Goaz został złapany, uciekł drugi support, teraz Myst próbuje, nawet zastanawia się na wejście na high ground, mamy Eula, Myst jest na high groundzie, będzie Link, spacer. Będzie hook i papież zostanie zabity i teraz Boski znowu złapany, Molex z Blinkiem cały czas wyłapuje kolejnych zawodników Wisły. Boski zabity przez Razora. Dir nie zdążył nic jeszcze tutaj wyłapać. 19 do 47, 14 tysięcy przewagi dla RFF-u. Wow. Uff, dobrze chwilkę odetchnąć. Może przez chwilkę zaczerpniemy powietrza. Już Dasem jako jedyny stwierdził, że on ma to w dupie. On idzie sobie farmić.
To jest prawdziwy gracz w pozycji numer jeden. Tak ich potrzeba. Nie jest zadowolony. No nie jest zadowolony. Dasem strasznie dużo śmierci. 6 śmierci. Dobra, nieważne. Jak na tle swojego zespołu, Dasem świetny zawodnik. Hook? Zobaczymy. Nawet tutaj nie ma próby hooka. Gdzie jest? Oj, hook tutaj. Deer czekał cały czas na papieża. Hook nietrafiony. Teraz Eki troszeczkę w tarapatach. Wskoczył głęboko ukradzionym swashbucklem, ale wyjdzie jednak cało assassinate, ale to nawet nie jest 3 blisko. Sekundy do hooka. Próba tutaj jeszcze hoodwinka, ale troszeczkę nie trafione. Jest 28 flash hipów, może teraz uważyłem. 28 flash hipów. Oj. O Boże. W międzyczasie czat zafundował mi mały atak serca. Komedian, ty gnoju. Nie pisz mi tak. Powiedział, że ciebie nie słychać. Przeraziłem się przez chwilę. No cóż, inicjacja, defensywny Astral na Moleksie. Moleks raczej cały i zdrowy, ale papież mimo wszystko tutaj zultuje dla zasady. Eki kradnie Assassinate, ale to Assassinate level 1. Ja dziękuję. Dostałem lekki zawód. Eki tutaj... Wojna psychologiczna prowadzona. Nie wiadomo, kiedy kliknie ten Assassinate do końca. Nisza łapie tutaj boski, nie wiem co on tutaj robił do końca w dżungli. Jest tam też Jacob bez teleporta przez 45 sekund. Gdzie jest Jacob? O kurde, Jacob, trochę się zagubiłeś. Czy on jest widziany przez... On nikogo nie widzi. Zawodnicy RFF-u także go nie widzą, ale może teraz śmignie im na minimapie. Zobaczmy, nie? Ominął. No cóż, w międzyczasie Son Goasa i Jacoba, którzy biegają gdzieś losowo po mapie, zawodnicy RFF-u próbują pushować, natomiast jedną rzecz trzeba przyznać, to nie mają zbytnio mocnego pusha. Bez Razora szczególnie. Dasem tutaj tylko się pojawił, od razu rzucany na niego spele, od razu ultowany Dasem. Wyszedł 300 HP. Przeżyje Assassinate'a, Dasem wychodzi z tego cało, ale teraz Molex, blink na high ground, zabija Dasema, Molex zginie za to, ale chyba było warto, papież hukowany, papież także zginie, Nisza trochę low, ale Nisza raczej też na spokojnie stąd wyjdzie, teraz Boski chyba próbował ofensywnie słopnąć, Boski zabije Niszę! Co za gracz? Wow! Boski teraz typowany przez teammate'ów, nie dziwię się, to jest nazwany czadem przez swoją pozycję 1, wow, ładna zagrywka. No, widział okazję, nie zastanawiał się i Nisza po raz kolejny umiera. Mamy chwilę odpoczynku. Po śmierci dwóch zawodników RFF troszeczkę się wycofał. No mają jedną rzecz, trzeba im przyznać. Bez Londruida trochę wolniej idzie im ten push. I zawodnicy Wisły chyba idą po rzuciówkę. W międzyczasie inicjowany Jacob, ale przerwany ult Pacha, zdążył użyć rola. Ale cały czas Jacob dosyć low, chociaż Deer też musi teraz uważać. Coraz to niżej Assassinate. Niżej Exotic Deer. Deer zginie. Słop... Czy to był ukradziony? Nie wiem do końca, co się stało tutaj z tymi słopami. Czy to był ukradziony przez Rubika, czy... To się wydarzyło, ale Jacob w każdym razie zginie. Zginął także Dasem w międzyczasie, ale zginął także... Zginął także Rubik, Molex wraz z Niszą. Wchodzą odważnie, 2-3, Boski astralowany. Teraz Nisza dodżuje Bushwaka, Nisza chyba się wycofa. Zawodnicy RFF-u chyba najpierw się przegrupują. Mist cały ten czas farmi sobie dżunglę z jakiegoś powodu. Stwierdził, że jednak sobie chwilę pofarmi, że nie będzie brał udziału w tej rzezi. No tutaj niepewnie Molek z Niszą jednak nie wchodzą na ten high ground. To jest najdalej jak zawodnicy Wisły tak całym zespołem wysunęli się od, myślę, spokojnie 10 minut. Ciekawe. Mamy chwilę oddechu. Na pewno. Swoją drogą. Tutaj mamy na Razorze po Eulu i oczywiście Blade Mailu zrobił Radiance'a i teraz idzie w kierunku Bloodstone'a. Ciekawa sprawa. Ten człowiek będzie bił magicznie mocno. Najwidoczniej zawodnicy RFF. Jacob na dalnej linii. Aj, chwycony. Złapany. Tym astralem. On chyba tam już kastował. Tak, próbował odskoczyć, ale niestety nie udało mu się. Nisza bez problemu z Moleksem zabiją go. Moleks tam tutaj skasuje. Moleks do reporta. Oj, ale Mist u góry tym razem. Mist u góry złapany. Nie ma jeszcze Bloodstone'a. Nie ma za dużo tutaj lifesteala. Zadał trochę swoim Blade Mailem i Radiance'em, ale niewystarczająco. Zostanie zabity. Tutaj znowu support KS-uje to zabójstwo, ale
Ale konektuję Deer z prawej strony. Zadowolenie. Deer suportowany przez jakiego? Konektuje ładny huk, łapie Boskiego, Boski zginie. To był ukradziony buszłak? Chyba tak. Ładnie złapał tutaj lecącego Boskiego i teraz Dasem musi uważać. Dasem tutaj próbuje dodżować, ale Deer blinkuje się idealnie na Dasema. No i Dasem nie ma szans przeżyć, jeszcze Nisha blinkuje, ale to już jest po sprawie. Nawet nie potrzeba było tego blinka. No i zawodnicy RFF-u chyba wrócą do ofensywy i będą tutaj pushować. Zobaczymy, co postanowi zrobić Myst. No, mają jeden problem. Mają dużo damage'a, ale mało fizycznego. I mało damage'a na wieżę. I tak, ten push idzie dosyć powoli. Push idzie powoli, ale jak patrzę na Pudge'a, który ma 32 flash hipy, to troszkę zanika we mnie nadzieja. No. No, nadzieja nie jest zbyt wysoka. Jeżeli ktoś z moderacji mógłby tam podesłać bracket na challenge'u, jak wygląda tenże turniej. W międzyczasie inicjacja Boski znowu zostanie zabity. No i cóż. To te dwa na topie cały czas jeszcze żyje. Nisha teraz defensywny Nisha Astral. Może być w tarapatach, czy tutaj będzie słop? Prawie. Ładny forstaw. Papieża! Oj, papież złapany. Jacob chciał reinicjować, ale nie zrobił tego. Nie ma nawet blinka, musiałby przeskoczyć. No, to byłoby trochę trudne i potencjalnie śmiertelne dla niego. Cóż, Nisha obity znowu powershotem. Dasem tutaj próbuje cały czas zemścić się w jakikolwiek sposób. Deer z Shardem podleczy swojego midlanera. Ten patch, nie dość, że support, nie dość, że carry, nie dość, że drugi network w tej grze, nie dość, że pełno stacków flash hipa. No, nie wiem, czego ten patch nie robi w tej grze dla RFF-u. Moglibyśmy zobaczyć ilość kupionych wardów w takim o, razie. O, dobra, dobra. Wygrałeś. Nie warduję, ale tak poza tym... No, widocznie jest jeszcze coś do poprawy w takim razie. Myślę, że jego damage na wieżach też może być jednym z wyższych. Jest to całkiem oj, zabawne, kłopoty, że... Dasema na trójkącie. Oj, co tam się dzieje? Dasem złapany. Ekki z ukradzionym... Słap! Strzałem. Oj, Boski defensywny słop zginie za to. Dasem przeżywa ulta OD. Dasem jednak zginął. Ach, to chyba był Witchblade. I teraz Nisha zostanie zabity. Zawodnicy Wisły zabijają wrogiego midlane'a za śmierć swoich dwóch zawodników. Teraz Molex jeszcze złapany, to może być dwóch za dwóch. Ult CM-ki przed śmiercią, ale to nic nie zmieni. W międzyczasie Deer pushuje bota, Myst odnalazł na mapie wrogie budynki, też je zaczął klikać. Ciekawa sprawa. Te niecne zagrywki z tym split pushem, ale całkiem dobry swap tam był, ponieważ Dasem zostałby zestrzelony przez tego sharpshootera. Ukradzionego przez Rubika, ale po słapie udało się tą walkę elegancko odbić. Tej dobre pytanie padło, dziękuję Alek, żeby zobaczyć grafy. Winrate probability wskoczyło z 1 do 3% po śmierci Niszy, więc fani Wisły rejoice, tutaj jeszcze jest szansa na comeback. W międzyczasie o comebacku mowa, tutaj Myst złapany, ale Dasem chyba nie jest pewny, czy chce inicjować Ekki zaraz obok. No, asekuruje swojego Flanera. Czterech zawodników Wisły, może to jednak będzie commit na tego Razora, ale ten Razor strasznie tankowaty. Chyba jednak nie są przekonani. Vanrut, jest bardzo ważna rzecz, zobacz Eku Rubika. O kurde! Kościu! Co to jest? Najmodniejszy gracz. Ja dziękuję, ale to Ekki ma drip. Ekki ma drip. Naprawdę. Gościu traduje tutaj butami definitywnie. Wow. Jeszcze beringi będą. O Boże. Ekki ma butem na każdą okazję. Stary, ja nie mam tyle par butów w IRL nawet. Ja też. Dzięki Abedzik za info. Dziękuję Abedzik. To jest... Jestem ciekawy, czy to jest nowa meta, czy zobaczymy to może w jakimś niedalekim turnieju, naprawdę. Ten Rubik wygląda mocno, on ma wszystko. On ma HP regen, on ma mana regen, on ma armor, on ma right click i dowolne atrybuty, on ma teleportację, on niedługo będzie miał przyspieszenie dla całej drużyny. Pytanie brzmi, czego on potrzebuje więcej? No jest szybki, jest mutny.
jest modny, przede wszystkim myślę. No to prawda, no, to jakby moda no, tutaj jest... top 1. No cóż, RFF wreszcie łamią ten high ground. Pierwsza wieża na high groundzie zniszczona w prawie 30 minucie. No nie mają zbyt dobrego pusha, jest tutaj mały problem pod tym względem. Jest mały problem i jest. Oj, myst tutaj inicjowany. No snajper też na pewno wraz z Vengeful Spirit utrudniają wejście tego high grounda. Defensywny Astral, myst zdążył użyć Blade Maila, odbije trochę damage, ale dalej myst dosyć low, z drugiej strony Dasem też w tarapatach. Dasem zabity, Jacob skacze na backline'a, Molex dosyć low, wow, ładny hook Tira, zginie papież. Jacob wskakuje, wszyscy, to jest team wipe. To jest team wipe. Dużo zawodników RFF-u low, ale nie udało się zabić żadnego. Ładna zagrywka, ładne wyczyszczenie. No i to jest w końcu linia baraków. O, widzimy, Ekki sprzedał Etherlensy. Tak jest, mamy! Jest! Mamy 6 mamy butów. Beringi, mamy 6 butów. No jeszcze Guardian Griffsy pozostały. To jest dobre zauważenie. No jeszcze może Travelsy dwójka, ale Ekki, ten gościu ma każdą praktycznie parę, jaką chcecie. Wow! Nie jestem w stanie dyskutować w ten sposób chwilowo. No cóż, RFF wreszcie się rozpędzili, zniszczyli jedną linię, zniszczyli drugą linię. Ten patch z taką ilością flash hipów wreszcie coś tutaj zaczyna bić na budynki. Nisza tutaj nawet powoli ma jakieś right clicky. Dasem szybko sobie umrze. Jacob teleportuje się, próbuje inicjować. Mist także próbował, ale zerwana linka. Oj, ładny swap, Deer zostanie zabity. Mist musi uważać, używa teraz Bloodstone'a. Całkiem duża regeneracja, o dziwo. I teraz papież złapany, Jacob, przerwany roll-up. Jacob także zginie, zostaje tylko Son Goaz. Son Goaz chyba nie dotrze na swoją fontannę. Son Goaz także zginie, to jest Team Wipe. Jedynie tym razem zginął za tego Team Wipe'a Exotic Deer. No właśnie, o tej dobrze zauważone, brakuje tutaj force butów na Ekkim. Trzeba chwilę poczekać, oni nie mogą tak szybko kończyć tej gry, potrzebujemy jeszcze 28 minut. Mamy buyback. To jeszcze jakiś buyback, jeszcze próba. Son Goaz tej próba inicjacji, to jest armlet na CMC, CMK 100 globała. Molex tutaj chwilę jeszcze przeżył dzięki toglom armleta. O Boże. Podobają mi się buildy zawodników RFF-u, jedynie tutaj nisza tak nudno, typowo na tym OD. Reszta całkiem ciekawa. Kto by to chciał oglądać w ogóle? No, widzimy Scepter, OD, kupuje mu trochę czasu, ale shield złamany, nisza zginie. Zawodnicy Wisły reinicjują, ale Mist, mocny Bloodstone, mocno go healuje. Mist goni papieża, idzie praktycznie za Ancient. No i Jacob walczy z takim na dolnej linii. Jest tutaj problem. Zobaczymy, tutaj jest fajny pojedynek. Ciekawe, że tutaj będzie. Wcześniej kto był? Ekki na. To był Molex versus Dasem, teraz jest Ekki tak, na Jacoba. Jacob. Zobaczymy, kto wygra. Modni z wieloma panami butów, czy Pangolier. No, kulka w tarapatach. Pan z sześcioma panami butów wygląda naprawdę niebezpiecznie. Teraz większość butów na cooldownie. Ale mamy tutaj facebooty, zaraz będą dostępne. Ekki troszeczkę szybciej biega, trochę problemy z maną z racji defuzala. Obaj panowie gonią się po krzakach. I to jest właśnie 6 butów. Oj! Odnowił sobie manę, wyteleportuje się. To jest właśnie value tych 6 butów. Ja dziękuję. Ekki pokazuje, że ta strategia jest legitna. Wow. Molex, 200 atak speedu, armlet, ta CM-ka będzie biła, wreszcie zawodnicy RFF-u mają push, wreszcie będą mogli zakończyć tą grę. Ja chcę zobaczyć, jaki tutaj będzie building damage klikany przez tą CM-kę. Patrz, jak to bije! O Boże! CM-ka najlepszym pusherzem w tirze. Wow! Mist musi tutaj trochę uważać, Bloodstone nie jest na cooldownie. Wow, Deer save'uje swojego offlane'a, Dasem musi uważać, nowo skończone BKB, ale Molex strasznie tankowaty z tym armletem. No i cóż, zawodnicy Wisły zwipowani. Papież wrzucił jeszcze niszę na koniec na fontannę, ale to bez znaczenia. I RFF wygrywają 2-0. Nie wiem, jak to podsumować, ale myślę, że po ilości killi
widać wszystko, co tam się działo. Taka ciekawostka w ogóle, przez to, co się działo w obydwu grach, to nie miałeś czasu na segment z itemami. No, nie, nie, w tej grze absolutnie, przepraszam bardzo, trudno było nadążać i sprawdzać ekwipunek, strasznie dużo się działo. Teraz mamy właśnie okazję, jeżeli chcecie przejrzeć, no najciekawsze, myślę, inwentory tutaj Rubika, Ekki, naprawdę ciekawy build. Jest. Myślę, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy zobaczę coś takiego na moim rankedzie i wy także uważajcie i nie flamujcie tych zawodników, no. Ponieważ to widzieliście tutaj po raz pierwszy, to jest legitna strategia. 18-6-31, czy ten Rubik zrobiłby takie staty bez sześciu par butów? Nie sądzę. Jeszcze podoba mi się w międzyczasie z Philosopher's Stone'em chyba cały czas się tradeował tam, jak widzieliśmy z Jacobem, więc pomimo minus 30 attack damage, to dalej naprawdę dobrze sobie radził na te right clicky. Niesamowite. Jest to coś poza moim pojmowaniem. No i to jest najdłuższa gra, jaką widzieliśmy przeciwko RFF. Wisła biją rekordy. Pierwsza gra, pokonali swój czas 21-40, nie jestem pewien dokładnie, ale około chyba 25 minut. Druga gra, przekroczyli 30-34-23. Absolutny rekord. No i tutaj widzimy, Molex nigdy nie dołączył tutaj, te networthy nie posegregowały się drużynowo, więc no widać, że ta CM-ka no niestety odstawała od reszty teamu. Ekki, kurde, te 6 par butów i networthem dogonił prawie niższe. Niesamowita sprawa. Ale z tego co widzę, to papież miał papież najwyższy hero tym czy to też warto odnotować. Tak, zobaczmy. 45,7 tysięcy. 45,7. Rzeczywiście nikt tutaj nie osiągnął tego wyniku. Nisza był chyba drugi, 39,7. No, papież. Ukryty talent na tym snajperze, naprawdę. Widać było, długo trzymał tą grę. No i. No i naprawdę pierwsza taka dłuższa gra przeciwko RFF-owi. Też przejdziemy naszą dwójkę. Jak się czujesz po tej grze, Felipe? Jakie masz odczucia? Nie wiem, to jest chyba... To jest pierwsza seria, po której nie wiem, co powiedzieć. Działo się tak dużo, cały czas, non-stop, na każdej linii. No to była bardzo intensywna gra. Widzieliśmy też bardzo dużo nowatorskich buildów i jestem ciekaw, szczerze trochę nie mogę się doczekać wejścia na rankeda i zobaczenia na przykład sześciu par butów. Mam nadzieję, że mój behavior score z tego powodu nie ucierpi zbytnio, albo nie skończę w low priority. No niestety, środowisko Doty czasami potrafi być oporne na innowacje i nowe buildy, ale mam nadzieję, że zrozumieją w niedalekiej przyszłości, że to jest meta. No myślę, że warto zauważyć, że to jest jednak też, to są finał, to był finał górnej drabinki i jeżeli w tak ważnym meczu można wyskoczyć z takim buildem i on działa, to oznacza, że to ludzie na pubach mogą się przymknąć i po prostu obserwować ten masterpiece craftowania nowych buildów, bo nie wiedzą, o czym mówią po prostu. Dokładnie. No tak, RFF teraz awansuje do finału, no i w tak ważnym meczu, czy ktoś z nich odważyłby się na takie głupie buildy? Ja myślę, że to był ten as z rękawa, o których mówiłeś, że będą trzymane przez niektóre drużyny do późniejszych etapów. No i RFF najwidoczniej poczuli na tyle spory opór ze strony Wisły, że musieli pokazać jedną z ukrytych strategii. Możliwe, że poczuli się już postawieni przed ścianą, ale no. Dzięki temu, że wyciągnęli te straty z kieszeni, to oficjalnie przeszli już do naszego Grand Finala, który odbędzie się 21 chyba, w niedzielę za tydzień. Zobaczmy. I do tej pory będzie musiała do nich dołączyć jeszcze dolna drabinka. Tak. Wielki finał 21 kwietnia, godzina 18. Finał dolnej drabinki 20 kwietnia. Natomiast do tego czasu będziemy mieć jeszcze chyba dwie gry. Zobaczmy ostatni raz na bracket. Bracket, który no w głowie będzie musieli zaktualizować tą górną drabinkę, ponieważ Wisła pada sobie do finału lower bracketu, RFF awansują do finału, więc będziemy mieć Kopacze versus 4 kapety, zwycięzcy tego meczu będą walczyć z mordami do bicia i wtedy ostatnie dwie gry, finał lower bracketu 20 kwietnia i finał ogólny 21 kwietnia. Dobra, czy mamy coś jeszcze na koniec do dodania? Nie, ja nie mam kompletnie, jestem rozbity mentalnie po tym, co zobaczyłem.
Ja myślę, że tutaj działo się za dużo i może to byłaby już przesada, gdybyśmy chcieli dodać jeszcze więcej informacji, bo tak dużo się działo, zewsząd bodźce, zewsząd akcja i myślę, że chyba wystarczy na dzisiaj. No, ale dziękujemy jak zawsze za obecność i za robienie jakichś dymów na czacie i za dobrą zabawę tak zwaną. No cóż, mamy nadzieję, było super. Mamy nadzieję, że się równie dobrze bawiliście co my. I zapraszamy na Discorda, na Discordzie tworzymy eventy przed grami, więc na ile szybko zostanie ustalony mecz, dowiecie się wcześniej, więc jak najbardziej zapraszamy, jeżeli nie chcecie tylko i wyłącznie polegać na powiadomieniach z Twitcha. I dziękuję, że byliście, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, myślę, że się serio dobrze bawiliśmy i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości, a na pewno w mniejszym i większym finale tego turnieju 20 i 21 kwietnia. Miłego wieczoru. Pa, pa. Dzięki. Dobranoc. Strong.